Umarli mają swoje drogi. Podróżują, używając swych pociągów pełnych duchów, swych wagonów widm poprzez pustynny kraj, jaki istnieje poza naszym życiem. Kraj pełen dusz ludzi, którzy odeszli. Odgłosy ich ruchu mogą być słyszane poprzez dziury w naszym świecie. Dziury, które zostały zrobione przez tych, którzy dopuszczają się okrucieństw, przemocy i deprawacji. Tą wędrującą śmierć można dostrzec w przelocie, gdy serce już prawie pęka, a rzeczy, które powinny być ukryte, ukazują się nagle jasno. Te drogi mają swoje znaki, mosty i pobocza. Mają swoje ronda i skrzyżowania. Najczęściej właśnie na skrzyżowaniach, gdzie tłum umarłych się miesza, zdarza się, że dostają się oni do naszego świata i rozłażą się po nim. Ruch tu jest bardzo wielki, a głosy umarłych najbardziej przenikliwe. Tutaj bariera oddzielająca rzeczywistość od świata umarłych jest najcieńsza, gdyż została starta przez stopy niezliczonych, którzy ją przekroczyli. Takie właśnie skrzyżowanie na drodze umarłych znajdowało się przy Tollington Place pod numerem 65. Zwykły, ceglany, podrobiony na styl gregoriański dom stał osobno. Nie wyróżniał się niczym. Stary, zapomniany, odarty ze swej wspaniałości, którą niegdyś się cieszył. Był pusty od 10, może nawet 20 lat. To niewilgoć, która panowała w tym domu, wypłoszyła z niego mieszkańców. Nie było także przyczyną gnicie sufitów czy pęknięcia przedniej ściany domu, ciągnące się od ganku po dach. Prawdziwą przyczyną porzucenia domu był słyszalny w nim odgłos przechodzenia bariery. Na wyższych piętrach odgłos tego ruchu nigdy nie ustawał. Nieustający hałas odłupał tynk ze ścian i spowodował wypaczenie belek stropowych. Sprawiał, że dzwoniły szyby. Sprawiał, że drżał mózg. Dom numer 65 przy Tollington Place był nawiedzony. Nikt nie był w stanie być jego właścicielem i mieszkać w nim dłużej bez popadnięcia w obłęd. Horror wkroczył do tego domu dawno, ale nikt nie wie kiedy. Jednak nawet niewprawny obserwator nie może się pomylić co do rodzaju zjawisk zachodzących w domu. W jego powietrzu czuje się tchnienie wieczności i krew. Szczególnie mocno odczuwa się tę atmosferę na najwyższym piętrze. Wyczuwalny tam zapach potrafił przyprawić od mdłości nawet najodporniejszego. Budynek został opuszczony przez robactwo i ptaki, nawet muchy. Żaden kornik nie drążył deski kuchennej podłogi, żaden ptak nie założył gniazd na strychu. Nieistotne, jaki gwałt miał miejsce w tym domu. Ważne jest, że rozpruł barierę pomiędzy dwoma światami tak skutecznie, jak nóż rozpruwa brzuch ryby. Przez tę granę w granicy dzielącej rzeczywistość od świata dusz, umarli mogli przejść. Tak w każdym razie głosiła plotka. Mijał trzeci tydzień badań w domu pod numerem 65 przy Tollington Place. Trzeci tydzień bezprecedensowych sukcesów w paranormalnym królestwie. Medium był 20-letni Simon McNeil. Był nowicjuszem w branży, ale korzystając z jego usług, Instytut Parapsychologii Uniwersytetu w Essex stwierdził bezspornie istnienie życia po śmierci. Eksperymenty z McNeilem dokonywane były w najwyżej położonym pokoju, a właściwie w prowadzącym do niego korytarzu. Korytarz budził klaustrofobiczny lęk nawet u najodporniejszych. Chłopak zwołał coś w rodzaju zebrania umarłych. Na jego prośbę zostawiali oni wiele znaków potwierdzających ich wizytę. Były to setki napisów na ścianach koloru bladej orchy. Pisali wszystko, co tylko wpadło im do głowy. Imiona, daty urodzenia i śmierci, fragmenty wspomnień i życzenia powodzenia dla żyjących potomków. Niektórzy zostawiali również dziwne, niezrozumiałe wiersze, opisujące ich obecne cierpienie i wyrażające żal za utraconymi radościami życia. Niektóre z piszących rąk były kwadratowe i brzydkie, inne natomiast delikatne, wyraźnie kobiece. Między wersetami romantycznych wierszy
Można było dostrzec nieprzyzwoite rysunki albo niedokończone dowcipy. Kiepsko narysowana róża, gra w kółko i krzyżyk, lista zakupów. Przy tej ścianie płaczu pojawiły się także ręce sław tego świata. Był tam Mussolini, Lennon i Janis Joplin. Podpisywali się obok szarych ludzi. Było to coś w rodzaju apelu umarłych. Z dnia na dzień ściana zapełniała się coraz bardziej. Wydawało się, że wszystko, czego nie powiedzieli za życia, chcą teraz napisać w pokoju na ścianie. Doktor Florescu całe życie zajmował się problemami psychiki. Zdążyła już przyzwyczaić się do niepowodzeń. Była to nawet swego rodzaju wygoda wiedzieć, że nigdy nie uzyska się niezbitego dowodu na istnienie świata paranormalnego. Teraz, gdy nagle osiągnęła niespodziewany sukces, poczuła jednocześnie dumę, podniecenie, ale i zmieszanie. Była, tak jak zwykle w ciągu ostatnich 3 tygodni, w dużym pokoju na 1. piętrze. Piętro wyżej był pokój, w którym pojawiały się napisy na ścianie. Z rodzajem trwogi słuchała wrzawy dochodzącej z góry, dziwiąc się sobie, że miała dość odwagi, aby uczestniczyć w tym niesamowitym zjawisku. Wprawdzie już wcześniej zdarzały się różnego rodzaju sygnały dochodzące ze świata umarłych, ale nigdy nie było to tak wyraźne i namacalne. Głosy na górze umilkły. Mary spojrzała na zegarek, była 18:17. Dla jakichś sobie tylko znanych powodów umarli nigdy nie kontaktowali się po 18:30. Postanowiła poczekać więc do 18:30, potem pójść na górę. Co dziś tam zobaczy? Kto pojawi się dziś w tym małym, obskurnym pokoju? Kto zostawił swój znak? Czy mam wyregulować kamery? Zapytał jej asystent Rick Fuller. Proszę, mruknęła, wyrwana z zamyślenia. Damy im jeszcze 10 minut. Jasne. Piętro wyżej McNeil, siedzący w rogu pokoju, patrzył na październikowe słońce. Czuł się osaczony w tym przeklętym miejscu. Uśmiechnął się do siebie bladym uśmiechem, który rozbrajał każdego. Doktor Florescu także uległa magii jego uśmiechu, jego oczom i jego nieobecnemu spojrzeniu. To wszystko wydawało się być fajną zabawą. Faktycznie, na początku była to tylko zabawa, jednak teraz Simon zdawał sobie sprawę, że gra toczy się o większą stawkę. Zaczęło się tu zupełnie niepoważnie, ale teraz stało się prawdziwą walką. McNeil przeciwko prawdzie. Prawda była oczywista. Jest oszustem. Sam nabazgrał wszystkie te napisy na ścianach. Zrobił to kawałkiem grafitu, który ukrył pod językiem. Walił, łomotał, krzyczał dla zwykłej zgrywy. Te wszystkie nazwiska, które napisał na ścianach, brał z książki telefonicznej. Chciało mu się śmiać, gdy o tym pomyślał. Tak, zabawa rzeczywiście świetna. Obiecała mu bardzo wiele, kusiła go sławą, powodując, że wymyślał coraz to nowe wygłupy. Przyrzekła mu bogactwo, wywiady w telewizji, aplauz i pochlebstwa, jakich dotąd nie znał. Jednak musiał stworzyć duchy, aby to wszystko osiągnąć. Jeszcze raz się uśmiechnął. Nazwała go posłańcem. Był według niej prostodusznym dostarczycielem wiadomości. Wiedział, że pani doktor wkrótce się pojawi na górze. Popatrzy na niego i patetycznym, płaszliwym głosem będzie się zachwycać kolejnymi nagryzmolonymi na ścianie bzdurami. Lubił, jak patrzyła na jego nagość. Prawdę powiedziawszy, nigdy nie był zupełnie nagi. Podczas wszystkich sesji był ubrany wyłącznie w slipki, aby wykluczyć ukrycie czegokolwiek. Zabawna ostrożność. Wszystko, czego potrzebował, to kawałka grafitu ukrytego pod językiem i dość energii, aby miotać się i wrzeszczeć przez mniej więcej pół godziny. Był spocony. Cała klatka piersiowa była mokra, włosy lepiły się do czoła. Dzisiaj ciężko się napracował. Chciał wyjść z pokoju i zaznać trochę podziwu. Posłaniec położył rękę na slipkach i przez chwilę leniwie bawił się ze sobą. Gdzieś w pokoju brzęczała mucha, może kilka much schwytanych w pułapkę. Pora roku była już dosyć późna jak dla much, ale słyszał ich kilka. Brzęczały niespokojnie w okolicy okna i żarówki,
Słyszał cienkie, wątłe musze głosy. Nie zwracał jednak na to uwagi. Był zbyt zaabsorbowany myślami o zgrywie i zadowoleniem z zabawy ze sobą. Jak one brzęczały, te nieszkodliwe insekty, jak brzęczały, śpiewały i skarżyły się. Jak one się skarżyły. Mary Florescu zabębniła palcami w stół. Obrączka ślubna była dzisiaj jakaś luźna. Czuła, jak przesuwa się na palcu. Czasami była ciasna, a czasami luźna. Była to jedna z tych małych, nieistotnych tajemnic, których nigdy nie starała się wyjaśnić. Po prostu je akceptowała. Dzisiaj obrączka była bardzo luźna, prawie spadała. Wyobraziła sobie twarz Alana, kochaną twarz Alana. Czy śmierć wygląda jak tunel, czy jest się po prostu wciąganym w ten mroczny tunel coraz głębiej i głębiej? Końcem palca była w stanie wyczuć kwaśny smak metalu obrączki. Ciekawe odczucie, rodzaj iluzji. Aby usunąć gorycz, pomyślała o Simonie. Bardzo łatwo mogła sobie wyobrazić jego twarz. Pojawiał się przed jej oczyma, uśmiechając się w charakterystyczny dla niej sposób. Był jeszcze tak bardzo chłopięcy. Z jego gładką skórą i niewinnością w oczach wyglądał prawie jak dziewczyna. Palce wciąż dotykały obrączki, a kwaśny smak w ustach spotęgował się. Podniosła wzrok. Fuller przygotował sprzęt. Wokół jego łysiącej głowy migotała i falowała bladozielona aureola. Oszołomiło ją to, co zobaczyła. Fuller nic nie widział i nie czuł. Był zbyt zaabsorbowany pracą, aby cokolwiek zauważyć. Mary wpatrywała się w niego. Ciągle widziała nad nim to kółko. Poczuła coś dziwnego. Coś w niej jakby ożyło. Cząsteczki tlenu, wodoru i azotu nacierały na nią, po ufale ją obejmując. Aureola nad głową Fullera zaczęła się rozszerzać, przenosząc swój blask na wszystkie przedmioty w pokoju. Dziwaczne uczucie w koniuszku palca także jakby się wzmogło. Powietrze, które wydychała, nie było przeźroczyste, a różowo-pomarańczowe. Słyszała całkiem dobrze głos biurka, na którym siedziała. Był to skowyt, wyrażający żal, że jest stałe, nieruchome i masywne. Świat odkrywał swe tajemnice. Doprowadziło to jej zmysły do ekstazy, powodowało, że normalne ich funkcje mieszały się. Nagle dostrzegała świat jako układ nie polityczny czy religijny, ale jako układ zmysłów. Układ rozciągający się od istot żywych do martwego drzewa, z którego wykonano biurko, do starego złota, z jakiego zrobiono jej obrączkę i jeszcze dalej. Poza drzewo, poza złoto. Pszczelina, która powstała, prowadziła do drogi umarłych. Słyszała głosy dochodzące z ust, które nie żyły. Podniosła wzrok. Jakaś siła zmusiła ją do spojrzenia na sufit. Pokryty był robactwem. Nie, to bzdura. Choć wydawał się być żywy, cały tańczył i pulsował. Widziała poprzez sufit chłopaka znajdującego się piętro wyżej. Siedział na podłodze z głową zadartą do góry i trzymał w ręku sterczący członek. Jego ekstaza była tak głęboka jak jej. Jej nowy zmysł pozwolił jej dostrzec przez sufit pulsujące światło otaczające jego ciało. Widziała rozsadzającą go namiętność. Zobaczyła także co innego. Ujrzała wypełniającego kłamstwa. Nie znalazła w nim żadnej mocy. Widziała teraz jasno, że nigdy nie miał żadnego daru umożliwiającego mu porozumiewania się z duchami. Był zwykłym, małym łgarzem, słodkim, białym łgarzem. Nie miał nawet pojęcia, że odważył się na zbyt wiele. Teraz jednak nadszedł czas. Kłamstwo ujawniono, sztuczki zostały pokazane. Umarli wędrujący po swej drodze zdecydowali, że czas położyć kres drwinom. Domagali się zadośćuczynienia. To ona spowodowała powstanie szczeliny. Nieświadomie stopniowo otwierała to przejście. Pożądała chłopca i to było bezpośrednią przyczyną. Myślała o nim bez przerwy, jej żar spowodował, że szczelina otwierała się coraz szerzej. Miłość, jej towarzyszka, namiętność i ich towarzyszka strata były głównymi sprawczyniami otwarcia szczeliny.
Mary ucieleśniała te trzy siły. Jej uczucie do posłańca powoli zamierało. Wyparła się go, ale teraz było już za późno. To nieprawda, nieprawda. Pragnęła go teraz z głębi serca. Jednak teraz było już za późno. Ruch umarłych nie mógł być dłużej powstrzymywany. Domagali się przystępu do tego małego oszusta. Nie mogła nic zrobić. Mogła tylko obserwować drogę i skrzyżowanie ze światem umarłych, na którym stała. Fuller wreszcie coś usłyszał. Pani doktor? Oderwał się od swego zajęcia. Mary kątem oka widziała jego zalaną błękitnym światłem twarz, która wyrażała zainteresowanie. Czy pani coś powiedziała? Zapytał. Pomyślała, czując mdłości, że zaczyna zbliżać się do końca. Eteryczne twarze umarłych były tuż nad nią. Widziała ich głębokie cierpienie. Zrozumiała ich bolesne dążenie do tego, aby ich usłyszano. Jasno widziała, że skrzyżowanie dróg umarłych przy Tollington Place nie jest zwykłym skrzyżowaniem. Nie był to zwykły i leniwy ruch umarłych. Dom otworzył się na szlak, po którym wędrowały ofiary i sprawcy gwałtów i przemocy. Mężczyźni, kobiety i dzieci cierpieli męki trudne do wyobrażenia. Ich myśli określone były przez śmierć, jaką ponieśli. Ich oczy mówiły o agonii. Ciała, które były już tylko wyobrażeniami prawdziwych ciał, wciąż nosiły rano, które im zadano. Widziała także pośród tych wszystkich niewinnych ich oprawców i dręczycieli. Te oszalałe potwory o zdegenerowanych mózgach zaglądały przez szczelinę do jej świata. Straszliwe niemowy, wstrętny wytwór naszego gatunku, ryczały i wyły przeraźliwie. Chłopak, będąc piętro wyżej, nagle coś wyczuł. Zauważyła, że lekko się poruszył. Głosy, które słyszał, nie były brzęczeniem much, to nie owady się skarżyły. Uświadomił sobie, że żył w kącie świata, że są trzecie, czwarte i piąte światy. Światy te atakowały go, jego kłamce. Mary wyczuła jego panikę jako specyficzny zapach i smak. Nie było to jednak nic, co przypominałoby pocałunek. Był to po prostu smak jego paniki. To dopełniało zjednoczenia między nią a Simonem. Jego przerażone spojrzenie stało się jej przerażonym spojrzeniem. Z wyschniętych gardeł wydobywał się ten sam szept. Proszę. Proszę. To miało ubłagać dzieci duchy. Proszę. To zapewniało opiekę i troskę. Proszę. Nawet umarli powinni wysłuchać tych próśb. Proszę. Mary nagle zrozumiała, że nie będzie litości. Duchy cierpiały krzywdę przez wieki, znosiły rany, od których umarły, i szaleńców, którzy je zabili. Musiały teraz znosić lekkomyślność i zuchwalstwo McNeila. Uczynił zabawy z tego, co było ciężką próbą. Teraz chciały prawdy. Fuller spojrzał na nią. Jego twarz zalana była pulsującym, pomarańczowym światłem. Poczuła jego ręce. Smakowały jak ocet. Dobrze się pani czuje? Zapytał. Jego oddech był jak żelazo. Potrząsnęła głową. Nie czuła się dobrze. Nic nie było dobrze. Szpara poszerzała się z każdą sekundą. Widziała przez nią niebo świata umarłych. Ciemno-szare niebo chmurzące się nad drogą. Niebo, które rzucało cień na zwyczajność domu, w którym byli. Proszę. Jęknęła. Patrzyła na blednący materiał sufitu. Szerzej, szerzej. Kruchy świat, w którym żyła, napinał się coraz bardziej. Nagle pękł, niczym tama pod naporem wody. Czarna woda przelała się i wypełniła pokój. Fuller czuł, że coś jest nie w porządku. Dostrzegł wreszcie dziwną światłość, która go otaczała. Nie rozumiał jednak, co się dzieje. Mary widziała, jak napina grzbiet, czuła, jak kręci mu się w głowie. Co się dzieje? Zapytał. Bezsensowność pytania rozśmieszyła ją. Piętro wyżej woda potłukła dzbanek, niszczyła wszystko. Fuller podszedł do drzwi.
trzęsły się i drżały, jakby walili w nie wszyscy mieszkańcy piekieł. Gałka w drzwiach obróciła się. I jeszcze raz. I jeszcze. Farba pokrywająca drzwi wybrzuszyła się pęcherzykami. Klucz tkwiący w zamku rozjarzył się do czerwoności. Uller popatrzył na Mary. Ciągle stała w tej dziwnej pozycji, w której ją zostawił. Głowa zadarta do góry, nieobecny wzrok. Sięgnął do klamki, ale drzwi otworzyły się, zanim ich dotknął. Korytarz, który był za drzwiami, zniknął. Swojskie wnętrze domu zostało zastąpione drogą niknącą na linii horyzontu. Ten widok zabił Fullera w jednej chwili. Jego umysł nie mógł tego znieść. Jego nerwy nie wytrzymały. Serce stanęło. To, co znalazł za drzwiami, nie mogło pomieścić mu się w głowie. Zawiódł jego pęcherz i jelita. Nogi się pod nim załamały. Gdy padał na podłogę, jego twarz pokryła się bąblami jak wcześniej drzwi. Ciało trzęsło się. Było już tylko bezwładnym ciałem, tak samo bezwładnym jak drzewo czy stal. Gdzieś na wschodzie jego dusza dołączyła do korowodu okaleczonych na drodze. Korowodu zmierzającego do skrzyżowania, na którym przed chwilą zmarł. Mary Florescu zrozumiała, że została sama. Piętro wyżej jej cudowny chłopak, ten piękny, kłamliwy dzieciak wił się, skrzeczał, gdy umarli dotykali go mściwymi rękoma. Wiedziała, czego chcą. Wyczytała to z ich oczu. Nie było w tym nic nowego. Historia ma w sobie szczególne okrucieństwo i lubi się powtarzać. Zamierzali użyć go do zapisania swych testamentów. Miało być ich stronicą, księgą, w którą zapiszą swe życiorysy. Krwawą księgą. Księgą, której strony będą pełne krwi. Księgą napisaną krwią. Widząc skórę umarłych, mogąc jej dotknąć, myślała o okrucieństwie, z jakim się nad nimi znęcano. Myślała o śladach przemocy, jakie widziała na ich ciałach. Widziała ich bardzo wiele. Plecy niektórych z wędrujących umarłych były pocięte. Także pisanie krwawych ksiąg nie było niczym nowym, ale pisanie na tej delikatnej skórze było jednak zbrodnią. Chłopak krzyczał, gdy iglane igły z potłuczonego dzbanka wbijały się i orały jego ciały. Odbierała jego męczarnię tak, jakby to ją torturowano. Nie było to jednak takie okropne, jak się spodziewała. Jeszcze krzyczał i walczył z tymi, którzy go atakowali. Nie zwracali na to uwagi, tłoczyli się dookoła, nie reagowali ani na obronę, ani na modlitwy. Pisali na nim z entuzjazmem właściwym tym, których zmuszano do milczenia zbyt długo. Mary słyszała, jak jego pełen skargi głos cichnie. Walczyła ze słabością, która i ją ogarniała. Jakimś dziwnym sposobem zrozumiała, że musi dostać się do pokoju na górze. Nieważne, co znajdzie za drzwiami czy na schodach. Wystarczyło, że Simon jej potrzebował. Widziała, że jej włosy poruszają się, wijąc się jak węże na głowie Gorgony. Cały świat jakby pływał. Ledwo mogła dostrzec podłogę, na której stała. Deski, z których zbudowanych był dom, stały się deskami duchami. Za nimi szerzyła się na nią szalona ciemność. Popatrzyła na drzwi. Cały czas była w letargu, którego nie mogła przezwyciężyć. Oczywiście umarli nie chcieli, aby dostała się do pokoju na górze. Możliwe nawet, że trochę się jej obawiali. Kiedy o tym pomyślała, zrobiło się jej raźniej. Gdyby się jej nie bali, po cóż staraliby się ją przestraszyć? Niewykluczona, że Mary, która miała dosyć siły, aby otworzyć przejście między dwoma światami, była teraz dla nich groźna, sama o tym nie wiedząc. Obłażące z farby drzwi były otwarte, za nimi panował chaos właściwy drodze umarłych. Przestąpiła próg, starając się stopą wyczuć podłogę. Nie potrafiła jej dostrzec, ponieważ cały czas widziała drogę umarłych. Niebo nad nią miało kolor pruskiego błękitu, droga była szeroka i wietrzna. Umarli nadchodzili ze wszystkich stron. Przepychała się między nimi, jak w normalnym tłumie żywych ludzi. Spoglądali na nią bezmyślnie. Ich głupie twarze zwracały się ku niej z grymasem niezadowolenia, że śmiała się tu wedrzeć. Przestała jęczeć, proszę.
Nic nie mówiła, po prostu zacisnęła zęby i przymknęła oczy. Posuwała się do przodu, szukając stopni schodów, o których wiedziała, że są, wbrew temu, co mówił jej wzrok. Odnalazła je i potknęła się. Ryk tłumu stał się jeszcze głośniejszy. Nie mogła się zorientować, czy śmieją się z jej niezdarności, czy ostrzegają, że zaszła za daleko. Pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień. Mimo że tłum szarpał ją, wygrywała z nimi. Widziała już drzwi do pokoju, w którym leżał ten mały oszust, otoczony ze wszystkich stron przez tych, którzy go atakowali. Slipki opadły mu do kostek. Wyglądało to wszystko jak rodzaj gwałtu. Już nie krzyczał, ale oczy miał pełne strachu i bólu. Wciąż jednak żył. Nawet jego młody i elastyczny mózg nie mógł objąć tego, co się wokół niego zdziało. Nagle poderwał głowę i spojrzał na nią przez drzwi. W tej ekstremalnej sytuacji znalazł w sobie prawdziwą zdolność, która była tylko ułamkiem możliwości Mary. Wystarczyła jednak, aby nawiązać z nią kontakt. Ich oczy spotkały się. W morzu atramentowej ciemności, otoczeni przez coś, czego nigdy nie znali i nie rozumieli, potrafili się odnaleźć. Ich serca spotkały się i połączyły. Przepraszam, powiedział cicho. Był w tym zdaniu bezmierny żal. Przepraszam, przepraszam. Odwrócił wzrok, jego spojrzenie powędrowało gdzie indziej. Była pewna, że jest na szczycie schodów. Wzrok mówił jej, że stąpa w powietrzu, a twarze podróżujących umarłych były wszędzie dookoła niej. Widziała już jednak, wprawdzie bardzo słabo, kontur drzwi pokoju, w którym leżał Simon. Od stóp do głów był skąpany we krwi. Znaki, hieroglify pokrywały każdy centymetr jego ciała. Tors, twarz, kończyny. Skupiła się i przez moment widziała go w pustym pokoju, w którym słoneczny blask oświetlał potłuczony dzbanek. Nagle zawahała się na moment i jej głęboka koncentracja osłabła. Znów widziała, jak piszą na ciele Simona, które zawisło teraz w powietrzu. Wyrwali włosy z jego głowy i ciała tak, jakby czyścili stronę w książce. Pisali pod pachami, pisali na powiekach, genitaliach i pośladkach, nawet na podeszwach stóp. Krwawił ciągle, niezależnie od tego, czy widziała go okrążonego przez autorów makabrycznych napisów, czy samego. Dotarła do drzwi. Jej drżąca ręka dotknęła twardego i rzeczywistego materiału klamki. Jednak mimo całej koncentracji, nic nie docierało do niej wyraźnie. Mimo maksymalnego skupienia, nie mogła rozstrzygnąć, czy klamka jest tylko urojeniem, czy jest prawdziwa. Wcisnęła ją, przekręciła i otworzyła drzwi do pokoju. Był tam, naprzeciwko niej. Dzielił ich najwyżej metr niespokojnego powietrza. Ich oczy znowu się spotkały w spojrzeniu pełnym zrozumienia. Spojrzeniu, które przynależało do jednego i drugiego świata. Była w tym spojrzeniu i miłość, i litość. Fikcje odeszły, a kłamstwa rozsypały się w proch. Zamiast sprytnego uśmiechu na twarzy chłopca pojawiła się prawdziwa słodycz. Słodycz, która znalazła odbicie w jej twarzy. Umarli, przerażeni tym spojrzeniem, odwrócili głowy. Ich twarze się ściągnęły, tak jakby skóra naciągała się na czaszce. W przewidywaniu przegranej ich ciała zśniały, głosy stały się smutne. Dotknęła Simona. Nie musiała już walczyć z hordami umarłych. Uciekali we wszystkich kierunkach, obijając się o ściany, jak umierające muchy, które obijają się o szyby. Delikatnie dotknęła jego twarzy. To dotknięcie było jak błogosławieństwo. Łzy wypełniły oczy Simona i płynęły po okaloczonych policzkach, mieszając się z krwią. Umarli już ucichli. Zgubili się na swej drodze. Ich złośliwość została zahamowana. Płaszczyzna po płaszczyźnie pokój się uspokajał. Podłoga stała się na powrót widoczna. Widać było każdy gwóźdź, każdą brudną deskę. Okna znów stały się przejrzyste. Na zewnątrz zapadał zmierzch. Słyszeli wrzawę bawiących się dzieci. Droga zniknęła na dobre. Podróżujący po niej odwrócili się ku ciemności i odeszli w zapomnienie,
zostawiając po sobie tylko znaki. Na drugim piętrze domu pod numerem 65 pozostało poparzone, dymiące ciało Rega Fullera. Został on przypadkowo zadeptany przez stopy podróżników przechodzących przez skrzyżowanie. Dusza Fullera dołączyła do tłumu umarłych i spoglądała na ciało, które kiedyś zajmowała. Fullera zabił tłum umarłych, którzy podążali, aby wymierzyć sprawiedliwość. Mary uklęknęła obok McNeila i pogłaskała go po zakrwawionej głowie. Nie chciała wychodzić, aby wezwać pomoc. Nie chciała zostawić go samego. Musiała być pewna, że ich dręczyciele nie wrócą. Było cicho. Słyszała tylko dźwięk odrzutowca lecącego przez stratosferę na wschód. Simona nie otaczała żadna aureola. Wszystkie zmysły powróciły na swoje miejsce. Wzrok, słuch, dotyk. Dotyk. Dotknęła go jak nigdy przedtem. Zostawiła ślady swych dłoni na jego pokrytym krwią ciele. Jej palce poruszały się delikatnie po ciele Simona, jak palce ślepej, czytającej Braille'a. Malarskie słowa zostały wydrapane tysiącem rąk na każdym milimetrze jego ciała. Nawet przez krew mogła wyczuć drobiazgową dokładność, z jaką wyryto te słowa. Mimo przyćmionego światła mogła odczytać niektóre wyrażenia. Istnienie duchów zostało udowodnione przez wszelką wątpliwość, choć bardzo by chciała. O Boże, jak bardzo, aby to się nigdy nie stało. W końcu, po długim czekaniu, miała dowód życia poza życiem. Dowód wypisany na ciele. Chłopak przeżyje, to było pewne. Krew już wyschła, setki ran powoli się zamykały. Był zdrowy i silny, nie miał poważniejszych obrażeń. Nigdy jednak nie będzie już piękny. W najlepszym przypadku będzie wzbudzał ciekawość, a w najgorszym wstręt i strach. Ale ona będzie go chroniła, a Simon nauczy się z czasem, że można jej ufać. Ich losy były połączone na zawsze. Po pewnym czasie, gdy słowa na jego ciele staną się strupami i bliznami, przeczyta je. Z niewyczerpaną miłością i cierpliwością będzie śledziła historię, którą napisali na nim umarli. Tajemnice napisane kursywą na brzuchu. Świadectwa wypisane ślicznym, eleganckim drukiem na jego twarzy i czole. Historie z jego pleców, rąk i nóg. Przeczyta i zrelacjonuje je wszystkie, każdą sylabę, którą wyczuje swymi delikatnie głaszczącymi palcami. Świat pozna historie, które opowiedzieli umarli. On był krwawą księgą, a ona będzie jedynym tłumaczem. Kiedy zapadła ciemność, poprowadziła go nagiego poprzez kojącą ból noc. Oto macie historie zapisane w krwawej księdze. Przeczytajcie je, jeżeli chcecie, i wynieście z nich naukę. Są mapą tej ciemnej drogi, która prowadzi przez życie w nieznanym kierunku. Wszyscy nią nie pójdą. Większość jednak spokojnie, z modlitwą na ustach, będzie podążała oświetlonymi ulicami, otwierającymi się poza życiem. Jednak niektórzy napotkają na swej drodze strach, który będzie chciał ich zepchnąć na drogę potępionych. Czytajcie i uczcie się. Najlepiej być przygotowanym na najgorsze. Mądrze jest nauczyć się chodzić, nim zabraknie oddechu. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.